Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Każdy z nas ma jakieś hobby, jakąś pasję, a przynajmniej mieć powinien, bo bez pasji wcześniej czy później codzienne obowiązki po prostu doprowadzą nas do szału. Niektóre z tych kojących zajęć mają imponująco długą historię, a na pewno do takich można zaliczyć wędkarstwo, którego i ja chciałem spróbować, jak miałem, nie wiem, około 10 lat, ale coś się zaczęło ruszać w krzakach i uciekłem. Na szczęście są więksi twardziele, którzy z pasją kontynuują tradycję rozpoczętą przez naszych przodków już dziesiątki tysięcy lat temu. No właśnie, czemu ludzie w ogóle zaczęli łowić? Kiedy zaczęła to być przyjemność, a przestało to być koniecznością? Kiedy byliśmy kawiorową potęgą? Którzy nasi władcy lubili łowić ryby? I jaką największą bestię wyciągnięto z naszych wód? Jeśli myślicie, że wędkarstwo jest nudne, to jesteście w tęgim błędzie. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. W pewnym momencie naszej opowieści będziemy sobie musieli rozgraniczyć dzieje wędkarstwa na szeroko pojęty świat i na nasz kraj, no bo trochę się to zaczęło rozjeżdżać. Niemniej jednak na początku, na całym globie, motywacja do wyciągania ryb z ich naturalnego środowiska była taka sama, a chodzi konkretnie o silną potrzebę nieumarcia z głodu. W okresie zbieracko-łowieckim łowienie ryb było jednym z podstawowych sposobów zapewnienia sobie pożywienia. Jak łowiono? Albo harpunami, albo haczykami na linkach. Najstarszy haczyk znaleziony przez archeologów ma ponad 20 tysięcy lat. Haczyki do łowienia znaleziono również u nas w Biskupinie, gdzie najpewniej używano też sieci, tak samo jak w starożytnym Egipcie. Natomiast w starożytnym Rzymie na bank łowiono już na muchę, jednak nadal nie dla fanu, a bardziej, żeby mieć po prostu co do gara włożyć. Kiedy zaczęło się to zmieniać? Dokładnej daty oczywiście nigdy nie poznamy. Natomiast pojęcie łowienia ryb na wędkę dla przyjemności znano już na bank w XV wieku, kiedy to w Anglii ukazał się pierwszy podręcznik wędkarstwa, swoją drogą spisany najpewniej przez kobietę. Konkretnie autorką tego podręcznika miała być Julian Barnes, chociaż oczywiście są teorie, że to nie ona napisała, albo że nie wszystko. My jednak załóżmy, że to właśnie ona była autorką traktatu o łowieniu ryb na wędkę, z którego każdy ówczesny wędkarz mógł się dowiedzieć no wszystkiego, co mu było do szczęścia potrzebne. Jak się łowi na muchę, gdzie i kiedy ryba najchętniej bierze, jak robić samemu wędki i przynęty. Ale to nie koniec. Bo były też poruszane takie mniej techniczne kwestie. Było moralizowanie, że prawdziwy wędkarz to sam sobie przygotowuje sprzęt, ale były poruszane też kwestie takie całkiem spoko, jak to, że trzeba po prostu szanować przyrodę i należy zawsze zapytać o zgodę właściciela stawu, czy możemy sobie po prostu u niego połowić ryby. A skąd w ogóle takie zainteresowania u XV-wiecznej, nie dość, że dziewczyny to jeszcze zakonnicy? Tak jest, Julian była zakonnicą, najpewniej szefową jednego z angielskich klasztorów i to w zasadzie sporo tłumaczy, bo w tamtym okresie nie dało się takiej fuchy mieć, po prostu wypracowując ją sobie odpowiednio długą posługą. Nic z tych rzeczy, trzeba było mieć koneksję. To też Julian najpewniej pochodziła z bogatej szlachty. Za młodu się nałowiła, napolowała, a później postanowiła wstąpić do klasztoru. W pewnym momencie postanowiła spełniać się jednak nie tylko w modlitwie, ale również pisząc kultowy podręcznik wędkarstwa, który bardzo wystraszył lokalną szlachtę. No bo kurde, ludzie się naczytają o tych rybach, zaczną je łowić, spodoba im się i im przetrzebią łowiska. Na szczęście dzisiaj nie ma takiego problemu, bo przecież jak gdzieś zaczyna brakować ryb, to się zarybia. Prawda? Panie Wojtku, oczywiście. Jest w tej kwestii zarybiście. Ogólnie to trzeba Anglikom przyznać, że przez wieki dominowali, jeśli chodzi o wędkarstwo, zwał jak zwał, sportowe, dla przyjemności, w każdym razie takie, od którego nie zależało, czy człowiek przeżyje, czy nie. Przypisuje się im wynalezienie wielu elementów, bez których nie wyobrażamy sobie moczenia kija. Niemniej jednak, jak już historia nie raz pokazała, choćby na przykładzie Enigmy, Anglicy lubią sobie podwędzić czyjś pomysł, albo przynajmniej się nim mocno zainspirować. Tak samo było w przypadku kołowrotka, który niby spopularyzował pan Astonson,
ale już wieki wcześniej wymyślili go Chińczycy. Nie zmienia to jednak faktu, że to między innymi kołowrotki przyczyniły się do gigantycznego boomu na wędkarstwo w XVII-wiecznej Anglii, zwłaszcza wśród elit. Przy czym cały czas mówimy tutaj o łowieniu na muchę, czyli przy użyciu przynęty, która ma udawać różnego rodzaju owady. Powstawały kolejne podręczniki tłumaczące, jak robić tego typu przynęty, ale pojawiały się też nowinki techniczne. W latach 50. tegoż XVII wieku pan Charles Kirby zaprezentował haczyk wędkarski w kształcie, którego używa się do dziś. Zaczęto też stosować bambus do produkcji wędek. Generalnie mnóstwo się tego ustrojstwa narobiło i spokojnie można by było otworzyć sklep, tylko jak to się ma do zasady pani Barnes? Julian pisała przecież, że prawdziwy wędkarz to sam sobie musi przygotowywać sprzęt. No niby tak, ale Anglicy w swoim stylu postanowili udać, że nic takiego nie miało miejsca, bo przede wszystkim liczy się zysk. Złamano złotą zasadę i zaczęły powstawać sklepy dla fanatyków wędkarstwa. To był początek wędkarskiego biznesu z prawdziwego zdarzenia, który dziś generuje rocznie mniej więcej 16 miliardów dolarów. Kolejnym przełomem zarówno dla wędkarstwa, jak i dla całego otaczającego go biznesu była rewolucja przemysłowa i to z dwóch powodów. Po pierwsze, można było wytwarzać tańsze i bardziej wytrzymałe linki, a po drugie, można było łatwiej uprawiać turystykę wędkarską, a nie ciągle tylko kija w tej samej wodzie moczyć. Można było na przykład udać się na wybrzeże i spróbować swoich sił jako wędkarz pełnomorski. Najbogatsi oczywiście ruszyli za granicę. Bardzo modną destynacją stała się Norwegia, do dzisiaj zresztą słynąca ze swoich łososi. Najpopularniejszą książką przez jakiś czas, oczywiście wśród elit wybierających się w tamte strony, stał się Kieszonkowy Towarzysz Łowców Łososi. Zresztą i dziś marzeniem wielu wędkarzy jest pojechanie z wędką właśnie na fiordy. A jak się sprawy miały w naszym kraju? Klasycznie inaczej i również klasycznie za sprawą elit. Ponieważ już od czasów średniowiecza większość naszych szlachetnie urodzonych, jak i również bardzo wielu bogatych, najbogatszych kupców uważało, że ryby to owszem jeść można, ale łowić toć to zajęcie dla prostej biedoty. Każdy, kto ma choć odrobinę rozumu i godności człowieka, nie będzie sobie zaprzątał głowy tą marną namiastką polowania. Żeby było jasne, to nie moje zdanie, a szlachty, i to też jak wspomniałem, większości, bo wśród szlachetnie urodzonych zdarzali się i tacy, którzy łowić lubili, w tym królowie. Zanim jednak pogadamy o władcach politycznych, to pogadajmy sobie co nieco o dawnych władcach polskich wód. Z takiej na przykład Wisły wiele lat temu można było wyłowić choćby jesiotra. Jak Szczupak jest król wód, tak, jesiotr był tych wód cesarz. Skubańce potrafiły z Bałtyku dopłynąć nawet do Sanu czy Dunajca. Ceniono je nie tylko z uwagi na smak, ale też z uwagi na ikrę, z której robi się kawior. Było u nas z tym dobrze do tego stopnia, że nawet Rosjanie, znani przecież na całym świecie z produkcji kawioru, brali go od nas jeszcze w XIX wieku, ale nie tylko oni, bo też Anglicy, Francuzi, Litwini. Dzisiaj o takiej sytuacji to można co najwyżej pomarzyć, bo ze świecą jesiotra szukać poza komercyjnymi łowiskami. Bardzo popularne były łowione i dziś węgorze. W naszych czasach węgorz wielu osobom kojarzy się bardziej z weekendową imprezą, aczkolwiek dawniej kojarzony był z wystawną ucztą i to w najwyższych sferach, bo węgorze gościły choćby na stole króla Jagiełły. Podobnie zresztą jak karp. Karpia dziś wielu wędkarzy uważa za rybę idealną, z kolei inni za rybi odpowiednik szczura. Ja tego sporu ani myślę rozstrzygać, tylko zaznaczę, że w szlacheckiej Polsce karpie uwielbiali wszyscy. Władcy, szlachta, mieszczanie, chłopi też, bo sporo o tej rybie wzmianek w ludowych piosenkach. Karp był zatem jedzeniowym odpowiednikiem browarka. Nieważne jak gruby portfel, każdy chętnie do brzuszka przyjmie. Największym karpiem wyłowionym z naszych wód, od kiedy takie statystyki są prowadzone, był prawdziwy potwór ważący niemal 36,5 kg, ale to jest i tak nic przy sumie, który ważył ponad 105 kg. No prawdziwy olimpijczyk, można powiedzieć. A jaką z tych wymienionych przed chwilą ryb uważano za naszą rybę narodową? Otóż żadną, bo takim mianem zwykło się określać szczupaka, bo występował dość pospolicie, względnie łatwo było go złowić, no i smak jak najbardziej spoko. Jeść szczupaki uwielbiał chociażby Zygmunt III Waza. Co prawda ich nie łowił, ale jego syn Władek już jak najbardziej.
W ten oto zgrabny sposób przeszliśmy do władców, którzy lubili łowić ryby. Wspomniany już Władysław Waza łowił, ale bardziej jako królewicz. Później mu przeszło za to, jako pełnoprawny król, na ryby wybierał się Jan III Sobieski. Co prawda raczej nie miał w tym czasie korony na głowie, ale z całą pewnością oścień w łapie dzierżył nieraz. Oścień, czyli takie stalowe widły, bo to właśnie była jego ulubiona metoda na szczupaka. Od bidy można też stwierdzić, że rybami interesował się Stanisław August Poniatowski, ale prawda taka, że taki był z niego rybiarz, jak i król mniej więcej. Niby znajdziemy informację, że w 1784 roku był przy sieciach rybackich w Krystynowie, ale tylko po to, żeby osobiście zdecydować, które ze złowionych przez poddanych ryb mają trafić na jego stół. No i podobno raz rozmawiał z rosyjskimi dyplomatami, że w Polsce spoko się łowi ryby, także bardziej był z niego teoretyk, a moczenie kija kojarzyło mu się raczej z czym innym, co dla odmiany szło mu świetnie. Na przełomie XVIII i XIX wieku nadal u nas łowiła tylko garstka fanatyków, jednak sytuacja zaczęła się w końcu zmieniać. Z uwagi na dwa czynniki. Pierwszym był spadek pozycji ziemiaństwa, a zdecydowana większość mieszczaństwa miała mniej pogardliwy stosunek do łowienia ryb. Inną kwestią było to, że przez wieki zdecydowanie spadła liczebność dzikich zwierząt w lasach i polowania nie były już tak banalne jak w jakimś XVI wieku, kiedy zające, żubry i inne bobry po prostu aż wypadały z lasów, bo nie było tam dla nich miejsca. Tyle tej zwierzyny było. Okej, może przesadzam, ale różnica była spora. Nasi przodkowie coraz częściej próbowali więc wędkarstwa jako hobby i z zachwytem stwierdzali, że kurde, super to jest, zapanowała moda. Zaczęto sprowadzać sprzęt z Anglii, tylko że przez tą modę łowiska mogły podzielić los lasów. Żeby tego uniknąć, w 1879 roku powstało Krajowe Towarzystwo Rybackie, taki pradziad PZW, można powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o założenia, bo te były jak najbardziej szlachetne. Duży akcent kładziono na zarybianie, czyli na uzupełnianie populacji ryb w łowiskach, gdzie zaczynała się ona już powoli przerzadzać właśnie z uwagi na działania wędkarzy. Wcześniej nikogo to za bardzo nie obchodziło, ale to nie wszystko. Towarzystwo doprowadziło do uchwalenia całej nowoczesnej ustawy, w której znalazły się chociażby wymiary ochronne, czyli że jak się złowiło rybę i ona była mniejsza niż wymagane w tabeli minimum, to trzeba ją było wypuścić z powrotem do wody, żeby jeszcze zdążyła się rozmnożyć. Oczywiście nie każdy tak robił, ale teraz było to wreszcie jakkolwiek prawnie ogarnięte. Wędkarstwo stało się więc nie tylko legalną i przyjemną pasją, ale też dość szybko zaczęły się tam też przewijać wątki patriotyczne. Ja wiem, że brzmi to kuriozalnie, ale z drugiej strony przecież w każdym środowisku na naszych ziemiach w tamtym okresie, wcześniej czy później, wątki patriotyczne, niepodległościowe zaczynały się pojawiać, no bo hej, byliśmy pod zaborami. Towarzystwa wędkarskie współtworzyli między innymi przedstawiciele elit, naukowcy, urzędnicy, politycy również. I w tych ekipach na pewno rozmawiano o kwestiach niepodległościowych, chociaż już raczej nie w czasie samego łowienia, żeby ryb nie płoszyć. Niemniej jednak na tym się nie kończyło, bo bardzo dbano też o same łowiska, o zarybianie i generalnie o otoczenie, bo wychodzono z założenia, że przecież za jakiś czas to wszystko już będzie takie pełną gębą polskie. Tak się zresztą stało, a w dwudziestoleciu międzywojennym łowiono jeszcze chętniej i coraz więcej osób uważało to zajęcie za sport. W opisie miałeś, że jesteś sportowcem. Ty miałaś, że kochasz swoją łódź. Chybaśmy się nie dogadali. No, chyba nie. I ja wiem, że zaraz mnóstwo osób zacznie się sadzić, że ojej, co to za sport, co się biedne ryby na haku z wody wyciąga. Ale to już jest dyskusja bardziej dla Was w komentarzach, jeżeli macie na to ochotę. Ja tylko zaznaczę, że bardzo wiele towarzystw powstających już po I wojnie światowej, przy akceptacji władzy, więc działających legalnie, miało w nazwie Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkowego i nikt nie miał z tym problemów. Kto wie, może za jakiś czas będzie to nazywane inaczej. W końcu czasy się zmieniają, tak samo jak po II wojnie światowej zmieniło się podejście do zrzeszania się wędkarzy.
Komuniści, jak na fanów systemu totalitarnego przystało, chcieli mieć pod kontrolą wszystko, włącznie z rybami. To też postanowiono do tej pory lokalnie działające towarzystwa wędkarskie połączyć w jedną organizację, Polski Związek Wędkarski, który będzie następnie podzielony na lokalne koła wędkarskie, więc czysto teoretycznie pozostało w zasadzie bez zmian. Cele też były szczytne, na czele z zarybianiem i promowaniem wędkarstwa. Tyle, że teraz państwo miało lepszy wgląd w całość. Na szczęście, wbrew zapewnieniom niektórych, komunizm nie okazał się wieczny i w naszym kraju upadł. Natomiast wędkarstwo ma spore szanse przetrwać kolejne wieki i jeśli tylko będzie uprawiane z głową, to kolejne pokolenia pasjonatów będą mogły wędkować dalej, jak chociażby Paweł z naszej ekipy, bo o ile oczywiście naszą wspólną pasją w historii bez cenzury jest historia, naturalnie, tak każdy z nas ma też swoje inne odskocznie, inne pasje. Paweł łowi, jak już wiecie, Tomek lata szybowcami, ja gram na gitarze. Wszyscy mamy swoje pasje, a z pasją tak już jest, że człowiek lubi się nią czasem pochwalić, nie? Rozumiemy to doskonale, to też w naszym sklepie hobbywear.pl znajdziecie koszulki i inne gadżety dla ludzi z pasją, ale nie tylko historyczną. Znajdziecie u nas również świetne wzory dla fanów motoryzacji, science fiction, wędkarstwa, ale też ogólnie zwierzaków. Najlepiej będzie, jak zerkniecie sami, chociaż nie tylko na koszulki, bo jeżeli na przykład zamiast koszulki wolicie kubek, który postawiony na służbowym biurku będzie wszystkim wokół komunikował, że ta osoba lubi po godzinach na przykład łowić ryby, to też taki kubek u nas znajdziecie. Podobnie jak grę planszową Historia bez cenzury, czy książki z moim podpisem. Wbijajcie śmiało do naszego sklepu hobbywear.pl, sklepu dla ludzi z pasją, którzy nie wstydzą się jej pokazać, a my widzimy się niedługo. Kwestie takie naprawdę, wiecie, spoko, że... No i zarzuciłem w krzaki. Tak, nie, ja się wbrew pozorom bawię naprawdę okej. Ogólnie, jeszcze raz, było okej?